ograniczenie informacji w roadbooku i puszczenie najszybszych kładów dosłownie sekundy, bo ja jechałem 30 sekund po 167 w motocyklach, w tym około 100 wolniejszych ode mnie. Jest po prostu skrajnie niebezpieczne. Ja to czułem i wiedziałem. Mówiłem o tym, ale zostało zignorowane. Połączenie takiego ni to prologu, ni to etapu, ni to odcinka specjalnego z odjęciem z roadbooka 2/3 czy 3/4 informacji, które powodują, że jesteśmy w stanie odczytać, jakie niebezpieczeństwa nas czyhają na trasie. Jak się te dwie rzeczy połączy, to niestety musi dochodzić do takich sytuacji jak dzisiaj moja i tak szczęśliwa, czy Sebastiana Saudeja, już mniej szczęśliwa, bo ze złamanym nadgarstkiem, który po prostu w kurzu wpadł na przeszkodę, która na nic nie była możliwa do przewidzenia, bo nie było jej w roadbooku. Dakar to bardzo długi rajd i chociaż perspektywy na ten rajd dla mnie dzisiaj się okazały być o wiele gorsze niż były jeszcze paręnaście godzin temu, to jestem tu 9. raz i nie mam zamiaru się ani poddać, ani dać złamać. Nawet takim okolicznościom jak dzisiejsze, czy tym, które przyjdą na nas w następnych etapach. I nie mówię tu o skali ich trudności, tylko o tym, że w roadbooku brak ważnych informacji, które są nam potrzebne. I o tym, że w kurzu i w pyle za 100-kilkudziesięcioma zawodnikami znowu będę musiał próbować nawigować, a tego się nie da zrobić porządnie. Nie rozważam w ogóle tego, żeby się wycofać, bo dopóki mój kład się toczy, a ja jestem w stanie na nim siedzieć i jechać, to na pewno będę jechał, bo przyjechałem tutaj się ścigać i będę się ścigał, tak jak w Dakarze w 2010 roku, kiedy po pierwszym odcinku byłem pierwszy, a po drugim byłem ostatni. Jak będzie teraz, nie wiem, ale Dakar to życie i trzeba zdobywać kolejne doświadczenia w nim, nawet jeśli będą gorzkie.